Dzień dobry, Mateusz Ben, zapraszam na wiadomości sportowe, a te dzisiejsze poświęcimy piłce ręcznej. Szczypiornistki Zagłębia Lubin poprawiły sobie nastrój po ostatniej porażce w Koszalinie i wysoko pokonały na własnym parkiecie Ruch Chorzów. Mistrzynie Polski w starciu z ekipą niebieskich rzuciły 40 bramek. W meczu 23 serii PGNiG Superligi Kobiet lubińskie szczypiornistki nie dały najmniejszych szans rywalkom ze Śląska, wygrywając spotkanie bardzo pewnie 40-28. Z Ruchem Chorzów to mecz serii takich, w których my musimy, one tylko chcą. Przyjechały na pewno z taką mobilizacją, że cokolwiek nie wyjdzie w tym meczu z nowym mistrzem będzie dobrze i to chyba z takim założeniem walczyły. My natomiast sami troszeczkę na początku sobie sprawiliśmy kłopoty brakiem skuteczności, natomiast w miarę upływu meczu było coraz lepiej. Myślę, że dobra postawa w bramce i Moniki Malczkiewicz, bardzo dobra postawa w obronie, szczególnie na środku tam Asia i Patrycja, które no, praktycznie wyłączyły silną broń Ruchu Chorzów, czyli grę z obrotową. To poskutkowało dosyć dużą ilością kontr, w związku z tym w drugiej połowie mogliśmy już tylko grać i powiększać wyniki, tak się też stało. Chorzowianki nie mają już żadnych szans na opuszczenie ostatniego miejsca w ligowej stawce, ale chcą zakończyć sezon z honorem. Zawodniczki Vita Telekiego nie przyjechały na Dolny Śląsk na pożarcie i starały się to udowodnić w pierwszej połowie. Możemy powiedzieć tak, że na dzisiejszy mecz my szli z takim zadaniem, żeby zagrała każda jedna praktycznie zawodniczka i żebyśmy pokazali gru. Myślę, że na początku meczu nam się to udało. Pierwszy ten kwadrant był z naszej strony tak, jak miało być. Dobrze broniła nam bramkarka. Z tego jsme išli na szybką kontru i praktycznie to nam wychodziło później. No i pokazało się, że Zagłębie miało osvědčené zawodniczki, to zdecydowało. No. Kolejnym rywalem Miedziowych będzie Eurobud JKS Jarosław. Trwa zła passa piłkarzy ręcznych Zagłębia. Lubinianie zanotowali ósmą, kolejną porażkę w lidze. W 23 serii PGNiG Superligi Mężczyzn Miedziowi przegrali na własnym parkiecie z grupą Azoty Tarnów 22-26. Dla obu zespołów był to więc mecz o przysłowiowe 6 punktów. Miedziowi swoją złą passę zaczęli pucharowym meczem z grupą Azoty Tarnów i na spotkaniu z tym rywalem chcieli również zakończyć serię porażek. Ta sztuka Miedziowym się jednak nie udała. Trzeba pogratulować drużynie z Tarnowa wygranej. Pokazali ząb, przyjechali tutaj, chcieli wygrać i wygrali. Dopięli swego. My też chcieliśmy wygrać, ale widocznie mniej chcieliśmy wygrać niż zespół z Tarnowa. Ja byłem przekonany, że po blamarze, który mieliśmy w półfinale Pucharu Polski w Tarnowie, dzisiaj postawimy się i ten mecz wygramy. Może zostawimy serce na parkiecie i będziemy walczyli do ostatniego, no do upadłego, tak można powiedzieć, kolokwialnie. Natomiast momentami była taka walka, ale jeżeli nie rzuca się, nie rzucamy w następnym meczu 11 chyba sytuacji 100%, a drużyna gości dorzuca swoje bramki, no to nie możemy takiego meczu wygrać. Lubinianie mieli problemy ze skutecznością, grali jednostajnie, bez większego zaangażowania, a Tarnowianie wykorzystywali każdą nadarzającą się okazję, kończąc akcję głównie za sprawą Wojciecha Tadeja. 8 minut przed końcem spotkania utrzymywała się 5-bramkowa przewaga gości, a mecz zakończył się wynikiem 22-26. Zgodzę się tutaj z trenerem, że ta końcówka sezonu jest wyjątkowo napięta i to ostatnie mecze pokazują, że każda drużyna usilnie próbuje łapać punkty, bo każdemu ich brakuje. My jesteśmy ostatnio, że tak powiem, targani kontuzjami i mimo tego, że brakuje paru kluczowych graczy, jestem strasznie zadowolony z drużyny i z chłopaków za to, że postawiliśmy się znowu postawić temu i zagrać naprawdę fajne spotkanie, które zakończyło się dla nas z korzyścią. Kolejnym rywalem Miedziowych będzie MMTS Kwidzyn. Do 45 minuty piłkarze ręczni Chrobrego Głogów toczyli w miarę wyrównany bój z mistrzem Polski. Później Łomża Vive Kielce odjechała gospodarzom i wygrała różnicą aż 11 bramek. Kielczanie zwyciężyli w sumie w Głogowie 31-20.
Chrobremu trzeba przyznać, że nie wyszedł na boisko tylko by wywiesić białą flagę i przybić piątki z aktualnymi i prawdopodobnie przyszłymi mistrzami Polski. Grali odważnie, ryzykowali rzutami z dystansu, ale zawodzili w dobrych sytuacjach. Bardzo dobrze zaczęliśmy, ale potem mieliśmy taki, nie wiem jak to powiedzieć, błąd w głowie, chyba tak, koncentrację i tego ja nie rozumiem. Daliśmy Chrobremu dużo możliwości walczyć w każdej akcji i w ataku i w obronie. I do 44-5 minuty ja myślę, że mecz był bardzo wyrównany, tylko w końcu dobrą obroną i naszym bramkarzem mogliśmy wyjść na dobrą przewagę i wygrać ten mecz. Widzieliśmy przeciwko komu gramy. Graliśmy z najlepszym zespołem polskiej ligi, aktualnym mistrzem Polski, ale najważniejsze, że chłopacy nawet w tym składzie, który mieliśmy w dniu dzisiejszym, 12 zdrowych zawodników, mamy dużo kontuzjowanych, niektórzy już do końca sezonu nie będą grali niestety, ale chłopacy wyszli i grali, to zmobilizowało ich i powiedziałem im w szatni, że gdzieś to widać, że czym nas mniej, tym lepiej zaczynamy grać. To chyba mobilizuje chłopaków, że muszą grać za siebie i za tego chłopaka. Mistrzostwo dla Vive coraz bliżej, natomiast Chrobremu pozostaje walka o wysokie 5. miejsce w Superlidze. To ostatnia informacja na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.